A na koniec finansowa pomoc dla samorządów. Dzisiaj w ratuszu czeki w ramach tak zwanego wsparcia łagodzącego negatywne skutki pandemii przekazał włodarzom gmin z całego powiatu raciborskiego minister Michał Woś. Blisko 4 miliony dla powiatu, a 4,5 dla miasta Racibórz. Dzisiaj wszystkie gminy w powiecie raciborskim otrzymały czeki z Funduszu Inicjatyw Samorządowych. Inicjatywa pana prezydenta Andrzeja Dudy, 6 miliardów złotych do podziału dla samorządów w związku z koronawirusem. Prawdziwa tarcza antykryzysowa dla samorządów. I to, co nazywaliśmy tarczą antykryzysową dla przedsiębiorców, nie wszyscy sobie zdają sprawę z tego, jaka to jest skala zaangażowania po to, żeby utrzymać miejsca pracy, ale też rząd widzi, większość parlamentarna widziała, że przychody i budżetu państwa, ale też przychody samorządów w związku z koronawirusem, w związku z tym pewnym przestojem gospodarczym spadły. A jak zaznaczono, z braku środków wszystkie planowane czy rozpoczęte lokalne inwestycje nie powinny być wstrzymywane. Część z panów, pana prezydenta, pana starosty, pana burmistrza, panów burmistrzów, panów wójtów realizuje u siebie różne programy po to, żeby kryzys nie dotknął ludzi, żeby zachować miejsca pracy, żeby utrzymać te inwestycje, ale wiemy, że często brakuje, można ubiegać się o różne środki dofinansowania, ale brakuje na wkład własny. I to jest właśnie Fundusz Inicjatyw Samorządowych. Co istotne, wedle zapewnień ministra przyznane środki mają być łatwo dostępne. Biurokrację ograniczono do minimum, więc na konto przelewane będą na prosty wniosek.